Jan Furlepa i poproszę o refleksję trenerów obu drużyn, zaczynając oczywiście od trenera gości, pan Jakub Dziurka. Powiem tak, gratuluję mojej drużynie zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że musimy wyjść z założenia. Najpierw musieliśmy obronić swoją bramkę, a liczyć na jedną, dwie sytuacje. Byliśmy tego świadomi. Druga połowa na pewno pod duże dyktando, jak i pierwsza. Większość pierwszej pod Odry Opole, ale moja drużyna na tę chwilę zdobyła 3 punkty i jako jedyna wygrała z liderem. Gratuluję trenerowi zespołowi Odry zajęcia 1. miejsca. Życzę powodzenia w barażach i mam nadzieję, że Odra będzie grała w drugiej lidze. Dziękuję bardzo. Pan trener Jan Furlepa. Dziękuję za gratulacje. Na pewno to jest fakt, że można powiedzieć, że od 2 tygodni i jesteśmy na pierwszym miejscu. Zdobyliśmy 1. miejsce. I ostatni mecz przed własną publicznością, ligowy oczywiście. Chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz, żeby troszeczkę nasze morale przed najważniejszymi meczami wzrosło. Stało się inaczej. Jednak ja jestem zadowolony z postawy mojego zespołu. Zostawił mnóstwo zdrowia, szczególnie w drugiej połowie, dążąc do strzelenia bramki. I okazało się, że no, piłka to jest taka dyscyplina. Jak wpadnie do siatki, to się wygrywa. Dzisiaj Skra pokazała skuteczność, bardzo dużą determinację naprawdę. Trzeba oddać tym chłopakom, naprawdę zostawili dużo serca, ale moi nie byli dłużni. Mówię, no tam nie pamiętam, żeby 3 słupki były i tylko nie wpadały do siatki, no, ale nie wpadło. Na pewno ta porażka choć przez chwilę powiedziałem w szatni nie po meczu, żeby nam ta porażka nie przyćmiła celu tego sezonu dla Opola, dla klubu, bo stoimy naprawdę przed 2 meczami bardzo ważnymi. Tu była druga liga legalna i w tej chwili zespół, jeżeli tą determinację podtrzyma w meczach barażowych, to myślę, że będziemy się cieszyć z powodu zdobywając drugą ligę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do szkoleniowców?